Dzisiejszy odcinek nie spodoba się wegetarianom, ponieważ dzisiaj przejdziemy się po steki. A mamy bardzo, bardzo blisko. Właściwie do nich. Ale najpierw jestem... Wygłodniałem gliną i muszę zjeść sobie parę pączków. Okej. A ten dalej gra tam. Co prawda dokonano tam morderstwa, ale gra jest ważniejsza. Moja krew. A właśnie, no i witam was bardzo serdecznie. Tak, tak, to ta fraza też powinna paść. I teraz tak. W tym tunelu będziemy dwa razy, ponieważ w piątek będziemy musieli pójść do po paczkę. I przez chwilę myślałem, że to może w tym momencie, ale nie, to będzie właśnie dopiero w piątek, ponieważ na... ponieważ w tym... przy magazynie paczek, albo na tej rzeźni, teraz już nie pamiętam, będzie stał talib z bazuką i będzie to dosyć trudne do ominięcia, ale tak jak wspominałem, to będzie dopiero w piątek. Ponieważ dzisiaj myślę, że całego czwartku nie ukończymy. O Jezu, naprawdę te koty musiałem brać? Siema. Widzicie? Jestem policjantem i nikt się mnie nie czepia, że wchodzę do domu. Nawet szybę mogę wybić i nikt się nie pogniewa. Przepraszam, to takie procedury tylko. Nowe rozporządzenie weszło. Bo musimy mieć... lepszy widok na obywateli i dlatego okna są zakazane, zwłaszcza te z zasłonami, bo przez nie nic nie widać. Dobra, jesteśmy tutaj teraz na... przy rzeźni. No i pyszne mięsko, trzeba to mięso tutaj gdzieś zdobyć. A bo wy zabijacie zwierzęta, żeby je jeść. I wy brutale, tylko kapustę macie wpieprzać. Bo kapusta nie jest żywa. Ty, Ajatollah, może byś zaczął obsługiwać? Potrzebuję steki na grilla Zrzeszenia Psychotycznych Przyjaciół. Kicha, muszę teraz sam poszukać. Pewnie trzymają je na zapleczu. Założę się, że drzwi są otwarte. No, drzwi są otwarte, tylko to, co tam zobaczymy, nie będzie zbyt fajne. Policja! Jesteście aresztowani! Tomek, sprawdź ich! Ale te paróweczki będą dobre! To są te paróweczki Korwina, w sensie... Oni wiedzieli, że są dobre i... za chwilę chcieli wyjść z rynienką i świeczkami. Niestety, przeszkodziłem im. Niewidzialna ręka wolnego rynku tym razem... nie pomogła im w walce. O, granaty! To jest to, co właściwie w rzeźni zawsze... można spotkać. Tu chyba nawet tasak będzie do zdobycia i to będzie ok, bo nie mieliśmy jeszcze tasaka w tej grze. Dobra, myślę, że teraz sobie jakąś normalną bronią powalczę. Co jest, kurde? Raz, dwa, trzy. Teraz wszyscy za to zapłacicie. Ty! Nie zagowlupowałeś się? Co ci rzeźnicy, to nawet ja nie. Ale no, przynajmniej świeże było to mięso. Bardzo świeże, bardzo takie pożywne. Nie, że nikt tego nie filmuje. Nie! Ja tego na pewno nie filmuję. Szczerość. Nic
do oglądania. No oczywiście, że nie ma. No, co ma być? A, to takie alternatywne wejście. Dobra, do góry. Ale to nie jest najtrudniejszy moment. Niestety. Będą trudniejsze. Panowie wybaczą, że się wtrącę. Maczeta! Maczeta zabija. Maczetą jest w sumie najłatwiej zrobić tak, żeby oni biegli bez tego, bez... bez głowy nie, ale bez tego, bez ręki, nogi i tak dalej. Może nawet przetestuję to. Zobaczymy. No nie! Moja maczeta utknęła. Mam nadzieję, że jest tam gdzieś. Gdzie jest moja maczeta? O, jest! Dobra, już myślałem, że ją zgubiłem. Siema! Biegnij! Bez ręki, kaleko! Chciałem ci jeszcze nogi uciąć, ale... tak już nie żyjesz. Nie byłoby tej frajdy. Kurde, jakie to jest fajne. Jakie to jest świetne po prostu. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. I co, grubasie? Jest to dopuszczalne przez konstytucję. Moja babcia by przeszła... Dobra, zamknij się, bo to ciebie też potnę. Ale cyrk, kurde. Żyjesz jeszcze? Nie, teraz już nie ma głowy, więc chyba nie żyje. A tam ci zwiali? No i z bani. No, nie do końca z bani, to znaczy mamy mięso, tak? Ale niestety na imprezę przyszła policja. Ale spokojnie, my też jesteśmy z policji, więc na pewno nas nie będą atakować. Co nie? Lepiej, żeby to były cholernie dobre steki. Znowu sejfuję. No będą dobre, no. Zważywszy na to, z czego tamte stworzyli, no to te na pewno będą... No, błagam was! Za co? Ktoś mi lomnął pączki i teraz wszyscy za to zapłacicie. Odpownie... A, niestety. Maczeta też nie działa na nich. Co powiedziałeś, tulpy z kretynie? Tak się nie robi. Nie mówi się tak do mnie. Bo to nieładnie, no. To nie... Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejbowała tyle, co ty. Czego by tu na was użyć? Może tego. Potwierdzam, podejrzany wychodzi z pawu, kieruje się na północ. Potwierdzam, podejrzany jest w zasięgu zwrotu. Kieruje się właśnie na północ. No panowie, ile można żyć? No właśnie, ile można żyć? No i... Ech, to nie działa. To nie działa tak, jak ja bym chciał. I widzicie, strzelają sami w siebie. Ale ja podgrzałem atmosferę i teraz jest git. Hohoho, to też będzie dobre. A, tylko że trochę źle zrobiłem, bo oni teraz... Dobra, się palą. Znaczy, zgasili się już, ale... Ile strzałów ja musiałem oddać z pistoletu, żeby on zginął? Co za wygodny człowiek. A tu jeszcze tych antyterrorystów nie ma, nie? A oni też się wprosili na imprezę. Spróbujmy z tego strzelić. Albo zrobimy tak, jeszcze włączmy radar. A ty co? Myślałem, że będzie miał granat, ale policjanci tu raczej granatów nie mają. Podejrzany jest w zasięgu wzroku. To w zasięgu wzroku. Ciekawe, czyjego wzroku. O, shit.
Zabiję go? Tamten... Gdzie jest podejrzany? Gdzie jest podejrzany? Minąłem go, ale... A, teraz już za późno. W ogóle ten pistolet nam... A właśnie! Tego też nie pokazywałem, bo ten pistolet chyba może też kończyny odrzucać, ale to tylko w przypadku zwykłych cywilów. Czysto. Czysto. Tu niestety już nie. Ja stąd uciekam. Ja stąd idę. Nie mam zamiaru się z wami tak bawić. Ja się tak nie bawię. Nie, 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 nie. Wychodzę stąd. Nie trzeba proroka, by zgadnąć, co się stanie, jak mnie następnym razem zobaczą. Zaproszą na padówki? No dobra, tam ci zostali, myślę, że tam nadal się znajduje. Trudno. Smutne to jest. Wyłączmy radar. Podładujmy trochę nasze życie. Na razie w konwencjonalny sposób. Później może z tych faj skorzystam. No i co nam pozostaje? Chyba pójdziemy po ten napalm. Tak, on wydaje mi się, że znajduje się najbliżej. Chociaż czy ja wiem? Chwila, przetestujmy ten pistolet, bo to mi nie daje spokoju. Tam jest ta babka. A nie, to jednak nie jest ten pistolet, o którym myślałem. Nie strzelaj do mnie, jestem policjantem. Czarny ucieka, to pewnie coś przeskrobał. Kolejny nasistowski dowcip. Okej, tędy dojdziemy, także jest git. Jakoś mi się dzisiaj nie chce zabijać ludzi, tak szczerze. Nie chce mi się ich zabijać. Jakiś dzień dobroci dla zwierząt. No, ewentualnie tutaj zajrzę. Wow, jaki wystawny dom. Jaki obraz. Jak bogato. Aż chciałoby się rzec prawie jak... A, chciałem wiedzieć w zakrystii. Co? Coś ty powiedział? No tak. A to pewnie... Kłaniam się, panie władzo. Ale on to tak dostojnie, wyluzowanie powiedział. Nie, chciałem tylko powiedzieć, że tamto jest pewnie jego żona i syn, no. Ale dobra. Kolejny heretyk, ale to nie. Dobra. Dosyć tego. To jest poważne. Jestem poważnym zagrajmerem, ta seria jest poważna. I... Czy ja idę dobrze? Oczywiście, że nie. Gdzieś w ogóle z boku idę i to... To chyba muszę... Po co ja schodziłem stamtąd w ogóle? Mhm. Kłaniam się, panie władzo. Zajebiście to brzmi. Okej, okay, teraz idę dobrze. Teraz będzie dobrze. Jest okej. Okay. Ale wy mi nie pasujecie, sorki. No, teraz jest wszystko okej. Okay. Fabryka. Dobrze, idziemy w dobrym kierunku. I... Jakie piękne miasteczko. Ile osób tutaj jest do zabicia. Ale nie zostaliśmy policjantem, a ta do czegoś zobowiązuje. No chyba, że wy nie jesteście akurat ludźmi, więc można was zabić. Ale ten tu mi przeszkadza. Czy oni mnie przypadkiem nie rozpoznają?
Bo wydaje mi się, że gdybym przeszedł w normalnym stroju, to już właściwie na samym początku, chyba z paru metrów by mnie zauważyli. A nie wiem, dziwne to. Gdzie ja żem zaszedł? W tej części miasta to chyba mnie jeszcze nie było. Wow, krówka! A, ja wiem, co to jest za miejsce. To jest chyba Wariatkowo. To jest chyba Wariatkowo, ile się nie mylę. Odwiedźmy tutaj parę osób. O, jak wesoło. Można się bawić bez muzyki? Można. Tu jest pusto. Tu jest też pusto. O, kible, tak? A w sumie im i tak jest wszystko jedno, po co robić osobne sanitarne pomieszczenie. Fajnie, że się kłaniacie. Nie no, fajne miejsce, fajne miejsce. Co prawda nie miałem tutaj iść, ale i takie jest fajne. Jeszcze zobaczymy tutaj. Takie zakratowane drzwi. Myślałem, że to jakaś większa cela, ale nie. To by było idealne miejsce na mój dom. Może kiedyś w przyszłości. A nie! Tylko ja potrafię się zjadać przy kominku. Już mi... No to chodziło. No dobra, no to idziemy do tej fabryki już. A wiecie, jak się kiedyś leczyło ludzi? To się nazywało lobotomia. O właśnie, i właśnie to przeprowadziłem. A to była taka bardziej zaawansowana lobotomia. Gdzie ja cholera jestem? Gdzie tu jest wyjście? Znowu moje problemy. Ojdź. E, to jest to. Pacjentka leży bez głowy w celi i jest dużo krwi. A, pójdę dalej, wszystko jest w należytym porządku. Mam nadzieję, że nikt tego nie filmuje. Nie, no co ty. No, teraz tą spokojną drogą możemy sobie pójść tędy, popodziwiać widoki. Ale głównie to właśnie dojść do fabryki. A co my tu mamy? A, to też poznaję. Tu jest chyba hajs do zdobycia. Dzień dobry, panie władzo. Witam. Przyszedłem po moją zaległą łapówkę. A ta pani z kolei nie chciała zapłacić za ochronę, więc... Tutaj właśnie w ten sposób ją przestrzegłem, że warto płacić za ochronę, bo dzięki temu jesteś bezpieczny. I żaden szaleniec z młotkiem nie rozwali ci głowy. Co tu jest napisane? Coś po polsku? Nie, dobra. Po angielsku. Actual plumber coś tam. No, powoli piękny budynek fabryki się nam tutaj okazuje. Zapewne tylko wejdziemy do tej fabryki i weźmiemy ten napalm i to wszystko. No, no co jeszcze się może stać? No tak serio. Co się może stać w fabryce napalmu? Przecież to miejsce, w którym wszystko jest łatwopalne. Co niby miałoby się tutaj zdarzyć takiego, co by mogło wpłynąć niekorzystnie na nasze zdrowie? Co? Co powiedziałeś? Widzicie, taki szacunek. Za mundurem, panny sznurem. No i gimper.
Okej, okay, ciebie wyprzedzimy, bo będziesz w kolejce stała. A nie, ty jesteś policjantką, to nie. Ale i tak cię wyprzedzimy. Dla zasady. Co ja tak mało osób dzisiaj zabiłem? Aż do mnie niepodobne. Cześć. Cześć. Witam. Dzień dobry pani. Chciałbym kupić trochę napalmu. No, żeby wyplenić chwasty z trawnika. Tok, tok. To będzie 300 zielonych. Korytarzem i na lewo, a potem drogą do zbiorników. Nie da rady ich ominąć. Okej. No dobra. Co się może tutaj stać, nie? Tak jak wspominałem. Są policjanci, oni na pewno mnie obronią. Zresztą, ja sam jestem policjantem, więc no ja się sam obronię. No... Nie idź, tylko niech oni pójdą, bo mi blokują przejście. Gdzieś tutaj chyba były strzałki prowadzące. Bazuka! Jak tam wejść? Dzień dobry, panie władzo. Dobry, kurde, obywatelu. Smutny obywatelu. Może tędy? A może nie? Nie, chciałem tę bazukę zdobyć, ale widzę, że to nie tędy droga. Nie tędy droga. Nie warto było. Ale teraz idę na pewno dobrze, bo pamiętam ten kręty most. Pamiętam ten kręty most i to będzie gdzieś tutaj pewnie. Tu strzałka nawet pokazuje. Tylko czy ona pokazuje to, co ja myślę? Jednokierunkowa. Zaraz będzie jednokierunkowa, jak ci przypieprzę w łeb. To nie tutaj. Hej, uważaj. Jestem policjantem, proszę uważa. Przejść. Idź. Jak leci psie. Co? Coś ty powiedział? Coś ty powiedział? Chwileczkę. No i miałem bardzo ważny telefon, jak każdy mój telefon, który przerywa nagrania. A teraz wracamy do gry, no napalm. Musimy zdobyć ten napalm, w końcu. Czas się zabawić z panem Napalmem. No tak, no będziemy chwasty wypleniać, nie? Ale co tu się stanie? Co się dzieje? Wiecie co, z tych wszystkich rzeczy, które mogą nam się przydarzyć, ta rzecz jest najbardziej żałosna. No bo hej, no będzie awaria, już wam zaspoileruję. Będzie awaria w fabryce, ale w jaki sposób do tej awarii dojdzie? W jaki sposób? Kurde, bonus, otwieraj ryj! No i widzicie, no. Lufa pytanie poszło, znaczy poszła zbyt źle, więc no... Niestety. Ale walnęło. A właśnie, mamy wyrzutnię napalmu. To jest ciekawa broń. Aczkolwiek tutaj nie za bardzo będziemy mieli na kim wykorzystać tej broni. Ponieważ tutaj w głównej mierze będziemy omijać różne przeszkadzajki typu ogień, typu właśnie jakieś takie gorące, parzące nas i podpalające rzeczy. I mogę zapewne zginąć. Okej, okay, tam musimy iść, ale pamiętam, że tu jest parę fajnych rzeczy do zdobycia, między innymi apteczki. W sumie tylko apteczki, jak teraz patrzę. No. Aha. No. Wszedłem! Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejmowała tyle, co ty. Zamknij ryj. Zamknij ryj, dobra? To ja tobą steruję. Jak chcesz, to mogę przegrać. I wtedy zginiesz. No dobra. To jest chyba najtrudniejszy moment, bo tutaj zawsze rury mi się mylą i nie wiem, jak iść. Znowu sejwujesz! Okej, okay, idziemy tędy. Mam nadzieję, że to dobra droga.
A jak nie, no to smutno. Chwila, a może tutaj? Ale tam nie doskoczę. Może tu? Oj, chyba tędy gdzieś dojdę. Chyba dojdę gdzieś tędy. Może tak? A! Nie no, fajnie, tak sympatycznie się tak zrobiło. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejbowała tyle co ty. Tędy i tutaj chyba już powinno być wyjście. A no jest wyjście. I teraz bym zasejwował. Bo tak jak sobie idę spokojnym miasteczkiem, jest fajnie. Nie sejwowałeś. Tak, no tutaj niestety każdy moment jest ważny. Może da się ugasić ten pożar. Ale szczerze w to wątpię. Co się z tą kulą stanie? Ciekawe. Rock of Ages normalnie. Za chwilę tutaj się stanie. O nie! Jak Indiana Jones! Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejpowała. Czy naprawdę ty nie masz innych tekstów? Naprawdę tylko to? Okej. Na razie idzie dość fajnie. O, dobra. Wiecie, co mi to przypomina? To mi przypomina tę zabawę. Podłoga to lawa. Wiecie, że skaczemy po przedmiotach, bo podłoga to lawa. Tylko, że tutaj to naprawdę jest lawa. Co nie ułatwia nam zadania. O! Prowadź! Prowadź, profesorze. Ej, Celebrity Splash! Ojdź! Jak ja się tu pojawiłem? W jaki sposób? A, nieważne! Dobra, to będzie koniec na dzisiaj. Wiem, że jeszcze nam została jedna rzecz do zrobienia, ale zajmiemy się tym w następnym odcinku. A póki co się z wami żegnam i do następnego.